serdecznie, Paweł Polski, Lubuskie Muzeum Wojskowe. Dzisiaj chcielibyśmy Wam zaprezentować kolejny jeden z ciekawszych eksponatów z naszych zbiorów, a mianowicie maskę przeciwgazową KSPM. Jest to maska dedykowana dla konia. Maska, co ciekawe, jest produkcji węgierskiej, oczywiście na licencji rosyjskiej, bo jakby nie patrzeć, to ta maska została wyprodukowana pierw w Rosji, a później po prostu licencja była sprzedawana do państw, które z nich korzystały. Co ciekawe, maskę, którą tutaj mam za sobą, pozyskaliśmy od Państwowej Zagrody Hodowli Koni w Sierakowie. Tam też te maski były zmagazynowane i je również tutaj w kilku sztukach otrzymaliśmy. Maska, którą Wam dzisiaj pokażę, jest w rozmiarze 1. Tego typu maski były produkowane w 4 rozmiarach. Akurat tutaj mamy najmniejszy typ tej maski, czyli przewidziana dla kucyka. Składa się z 3 elementów. Z pojemnika do przenoszenia, z samej maski, jak i gogli. Jeżeli przyjrzymy się bardziej szczegółowo masce, to maska składa się z 2 filtrów, które znajdują się po bokach maski, oraz respiratora, który umożliwia oddychanie. Czyli zaciągamy powietrze po bokach, wydychamy respiratorem, który znajduje się po środku. W samej masce jeszcze mamy oczywiście paski. Paski, którymi przypinaliśmy ją do głowy konia. No bo pamiętajmy, pysk konia wkładamy do środka, nozdrza oczywiście oddychają przez maskę, zaś na same głowę jeszcze zakładamy gogle, które miały chronić konia, można powiedzieć, przez pyłkami albo jakimiś też zanieczyszczeniami, które mogłyby się pojawić podczas zagrożenia. Jeśli chodzi o sam pojemnik do przenoszenia maski i gogli, to w nim mamy zachowane sygnaturę, akurat tutaj jest sygnatura węgierska, co świadczy, że maska została wyprodukowana na Węgrzech, oczywiście na licencji rosyjskiej. Tak naprawdę tego typu maski typu KSPM były wykorzystywane jeszcze w latach 50. Była obawa, że może się powtórzyć scenariusz z I wojny światowej, dlatego w wielu stadlinach oraz wojsku zmagazynowałem tego typu maski na przyszłość.